Znajdujemy się w Agondzie w tej chwili. To jest wioska, która położona jest dokładnie na drodze biegnącej od Patnem i Palolem, Chaudi, całego tego kompleksu wioskowego do Margao. Charakteryzuje się bardzo ogromną ilością zieleni. Wszystko, co tutaj rośnie, taka bujna zieleń, wszędzie wzgórza ładne, palmy, małpy biegają, gawrony latają, no właściwie po prostu raj na ziemi. No miasto jest bardzo daleko i tutaj... 10 kilometrów. 10 kilometrów w zasadzie, nawet więcej. No 10 kilometrów. A do Margao 30 km. Do Margao 30 km, większego miasteczka. Po drodze są pomniejsze wioski. Jeżeli ktoś chce coś kupić, musi się wybrać albo skuter mieć, albo autobusem. Autobusem też to jest przyjemna podróż. Podróż autobusem, autobusem indyjski charakteryzuje się szczególnym klimatem. Leci głośna muzyka indyjska. Ludzie sobie siedzą spokojnie, nie ma tłoku. Poza okresami, kiedy jadą do pracy rano, z samego rana, kiedy wracają, no wiadomo, jak to u nas z sezonem rannym i wieczornym. Sklepiki dookoła są takie zwyczajne indyjskie. Dostępne są też takie supermarkety, tak zwane dla turystów, szczególnie położone w regionie tym turystycznym. W samej Agondzie, położonej nad wybrzeżem, przy uliczce, która przylega właściwie do plaży. Tam jest też mnóstwo domków takich plażowych, wiele guesthouse'ów, oprócz tego właśnie są plażowe domki specyficznie robione dla turystów, których oni mogą sobie od razu po obudzeniu się wskoczyć do morza i tam na plaży ćwiczyć jogę o wschodzie słońca. Tak wygląda nasza Agonda. No, a ona znajduje się 2 km stąd. Można przejść się to pieszkiem, nie autobusem niekoniecznie. No i po drodze mamy dużo fajnych sklepików, w których można korzystać. Które mam wszystkie najbardziej potrzebne, jak się nazywa? Dobra. Dobra, właśnie. A jeśli chcesz coś bardziej orientalnego, czyli w tym wypadku zachodniego, to trzeba do Agondy. I tam wszystko znajdziesz. I sklepiki, i restauracje, i soki, wszystko. Na przykład powszechne produkty, które tutaj nie są dostępne, a chciałoby się ludziom z zachodu czasem używać, no, takie jak na przykład kawa, albo kawa naturalna, mielona, albo kawa typu instant. Różnego rodzaju smarowidła do chleba, które nie są, oni tutaj ich nie używają, albo różnego rodzaju sery żółte, nie są często spotykane w sklepikach indyjskich. No chleb to nie jest dla nich coś podstawowego. Chleb to też generalnie chleb się robi smażony u siebie w domu na własny użytek. A żeby kupić normalny chleb, tak jak u nas na zachodzie, bądź bardziej zbliżony trochę do niego, trzeba się wybrać też do Agondy. No ale właśnie chodzi o to, że oni robią sobie chleb. Oni robią takie rzeczy, u nich się to nazywa dosa, chapati. Wszystkie te podobno-chlebowe. To są chlebopodobne, mączne produkty. Można to nazywać chlebem. Niektórzy to nazywają chlebem, aczkolwiek to nie jest chleb taki, jak my znamy. No na przykład jeśli sobie robisz jajecznicę, takie coś właśnie jest fajne do tego. Ale jeśli robisz sobie, chcesz zrobić kanapkę, to już musisz coś innego robić, bardziej podobno-chlebowe. Ale wszystko na patelni tutaj w większości. I oni mają mnóstwo różnych takich przyrządzeń, na przykład takie wielkie woki, albo takie wielkie patelnie bez boków. I oni na tym wszystko robią. Wszystkie te ciastowe rzeczy. Да, друзья, давайте приезжайте, здесь очень хорошо. Па-па.